Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. A w naszym studiu Andrzej Michałowski, autor książki Moja Solidarność. Fakty, zdrady i nadzieje. W latach 80. jeden z liderów portowej Solidarności. Rozmawia Agnieszka Michajłow. Dzień dobry, panie Andrzeju, witam. Dzień dobry. Ta książka będzie, właściwie już jest czytana na antenie Radia Gdańsk. W odcinkach będzie można ją poznać. Pan tę książkę napisał dla pamięci, dla ludzi, dla rozliczeń, dla siebie? Tak to była. Ja nigdy nie planowałem napisać książki. To było takie trochę mój bunt z tej rzeczywistości, o którą ciężko by się było takim ludziom jak ja pogodzić. Jak państwo wiecie, przyszły takie czasy, że próbowano tych wszystkich bohaterów sierpnia, grudnia, stanu wojennego jakby wymiksować. Została tylko wąska grupa celebrytów, albo tak zwanych świętych krów Solidarności, bohaterów, niektórzy sztucznie wykreowani. Dopisywało im się jakieś bardzo ważne życiorysy, jakieś niesamowite zasługi w tym wszystkim. I to był taki mój bunt. Ja chciałem oddać hołd ludziom, tym tysiącom ludzi. Dlatego w mojej książce jest tyle nazwisk, takich zwykłych, prostych, normalnych ludzi tutaj z terenu Gdańska, a miałem prawo do tego urzeczywistnienia tej prawdziwej historii, nie tej celebryckiej, lansowanej przez takie stacje jak TVN, czy wówczas telewizja, czy radio państwowe, które tak naprawdę, jak państwo pamiętacie, przez te 20 kilka lat ta grupa celebrytów stworzyła sobie taką legendę, która polegała na tym, że był tak zwany piękny, wspaniały sierpień, gdzie władza komunistyczna podpisała również przepiękne porozumienie z robotnikami. Później się jakoś o tym nie bardzo mówiono, że to jest tylko oszustwo. I później jest następny okrągły stół. Jakby zamazano ten najbardziej tragiczny okres w dziejach Polski, stan wojenny. O tym się nie bardzo. To jest chyba różny punkt widzenia, chociaż biorąc pod uwagę, jak społeczeństwo w badaniach oceniało stan wojenny, to może coś w tym jest. Ale tak już zupełnie filozoficznie, skoro tak pan trochę zaczął, czy to nie jest tak z każdą rewolucją, że rewolucja to jest taki czas, kiedy mnóstwo ludzi i mnóstwo ofiar jest tej rewolucji, a potem po prostu pojawia się, czy zostaje tylko kilka nazwisk. Że to jest jakiś taki dosyć typowy proces. Proszę panią, pani redaktor, to jeżeli spójrzmy na dzisiejszy dzień, bo dzisiaj jest akurat 13 grudnia, abstrahując od mojej książki, która miała swój cel, żeby ukazać tych wszystkich, tych tysiące bohaterów, prawdziwych ludzi, którzy dzięki którym, bo jak państwo pamiętacie, ten komunizm obalił Lech Wałęsa i jego żona Danuta. No i taki był, i wszędzie to wszystko to lansowano. Ludzi już szlak trafiał, żeby w ten sposób tylko swoje zasługi jednemu człowiekowi Stąd ja pokazuję w mojej książce dziesiątki i setki ludzi, którzy naprawdę walczyli o tą niepodległość Polski, o ten niepodległy byt państwa polskiego. Ale wróćmy do tej, do państw, do pani tej uwagi dotyczącej tej rewolucji. Niech pani zobaczy, czy tutaj Pan Bóg nie miesza tym różnym celebrytom. Bo gdyby nie ten Mazguła, gdyby nie Kot, gdyby nie ci ludzie, którzy w buncie, że utracili władzę, chcieli zawłaszczyć sobie ten 13 grudnia, to by w dalszym ciągu o tym 13 grudnia niewiele było słychać. Jaki to był dzień, jakie to... Dzisiaj cała prasa, telewizja, wszyscy o tym mówią. Czyli wracamy i pokazujemy prawdę, tej historyczną prawdę Polski, o której ci ludzie rozumiem, walczyli. Że pan to mnie mówi, ale czy myśli pan, że jeśli dziś mówimy, bo to, o czym pan mówi, mówimy o manifestacjach organizowanych właściwie przez organizacje polityczne, czy to właśnie o to chodzi, o taką pamięć o stanie wojennym? Nie, ale to, bo próbowano zamazać. Zamazać ludzi, zamazać historię. Próbowano stworzyć inną kreację, kreację III Rzeczpospolitej, która miała na celu jakby pokazać tylko tych ludzi, jak mówię, te dwa punkty najważniejsze. Porozumienia sierpniowe i okrągły stół. No dobrze, jak pani zobaczy dzisiaj ECS, to są dwie najważniejsze wystawy tam. To jest, kończy się to okrągłym stołem, kończy się to jak ten Mazowiecki te dwa palce trzyma do góry, jak Kirmin sen, i taka jest rzeczywistość. Rzeczywistość była inna, rzeczywistość była trudna, rzeczywistość była okupowana i kalectwem, i walkami, i rozwodami, i więzieniami, i śmiercią. Andrzeju, o tym pańskim stanie wojennym. Wyście tak naprawdę w porcie zorganizowali strajk, no taki
okupacyjny właściwie strajk. A jak to się wam udało, żebyście przez tydzień tam okupowali ten port, że was, no nie wiem, górnicy zginęli w Wujku, a wyście sobie okupowali port? Tak. Z tym strajkiem było w ten sposób, że już o drugiej w nocy, 13 w niedzielę, już nasi koledzy wiedzieli, że została zajęta siedziba regionalnych władz Solidarności we Wrzeszczu, że już rafineria jest spacyfikowana, bo tam rafinerię spacyfikowały wojska specjalne Czerwone Berety z Dziwnowa. Tam byli już ludzie pobici. Mimo, że te telefony zostały wyłączone, już pewne sygnały, przede wszystkim aresztowania Komisji Krajowej, która się odbywała w Stoczni Gdańskiej. Część tej Komisji Krajowej, jak Szumiejko, Waszkiewicz, Krupiński, pani Jung, uratowała się i na terenie zarządu portu Gdańsk, na terenie rejonu pierwszego, został wytworzony pierwszy tak zwany komitet strajkowy z krajówką na czele i tam powstał ten komunikat dotyczący warunków zaprzestania strajku generalnego w Polsce, jeżeli władza się cofnie i uwolni tych obecnie aresztowanych ludzi, internowanych. Myśmy wtedy to internowanie jeszcze nie wiedzieliśmy, co to jest. No, my wiedzieliśmy, że to była brutalna napaść nocna razem z czołgami i tak dalej. I myśmy w tym porcie najpierw postanowili stworzyć strajk nie okupacyjny, tylko protestacyjny, taki na wszystkich rejonach, bo to było możliwe. Port jest bardzo trudnym terenem. To nie jest tak jak stocznia, która jest otoczona murami dookoła i można organizować poza tymi murami różnego rodzaju scenariusze, takie jak na przykład obrona bram, jak jakieś przegrupowania i tak dalej. Port to jest 18 kilometrów wolnych nabrzeży. Tego się tak nie da łatwo utrzymać. I postanowiliśmy, że takim jednym nabrzeżem, jednym rejonem, który strategicznie i topograficznie może spełnić warunki strajku okupacyjnego, to był rejon drugi Wiślany. Dlaczego? Dlatego, że od strony Wiślanego płynie rzeczka, most i tamtędy żadne zomowskie samochody nie przejdą. Z tyłu od Letniewa mamy ogródki działkowe i rowy melioracyjne, czyli zomowiec bez wsparcia samochodu również jest niewiele warty w takiej sytuacji. Od strony Szczecińskiego były wagony z siarką i puste cysterny po benzynie lotniczej. Myśmy to wszystko oblali ropą i matami ze słomy i powiedzieliśmy, że jeżeli nas ZOMO zaatakuje, od strony kanału, jest kanał górniczy i obrotnica wielka, przy której stoją, czyli woda. I dlatego was nie spacyfikowali? Nie, helikoptery latały nad nami, ale jak widzieli tych ludzi zdeterminowanych, myśmy rozdali tym ludziom butelki z benzyną i na wszystkich rogach magazynów portowych stały grupy ludzi przygotowane, że z góry dobrze będą atakować. Panie Andrzeju, ale w tych dniach zginęli górnicy w Wujku. Wyście się nie bali? Tak po ludzku się nie baliście? No baliśmy się, jak najbardziej żeśmy się bali, ale już wiedzieliśmy, że ale jeszcze była druga sprawa. Oprócz tych górników, którzy zginęli w Wujku, jeszcze dwie czy trzy kopalnie strajkowały tam na dole. I to dla nas, jak żeśmy to rozważali, to był jakby ten punkt, zobaczcie, mimo że górników pozabijali, ci ludzie o tym wiedzą, bo im straszą i tam w podziemiu, to jest dopiero bohaterstwo, jak można strajkować w tych warunkach, prawda, gdzie można odciąć światło, jedzenie i zmusić tych ludzi do poddania się. Myśmy byli bardzo zdeterminowani i mówiliśmy w ten sposób do oficerów Ludowego Wojska, do komand na czele tych w porcie, na czele tego komisarzem był komandor Swatko. I bo chcieli z nami rozmawiać na temat rozwiązania tego strajku. I my tam, Jarosz, ja, Grabarczyk, który braliśmy udział w tych rozmowach, mówiliśmy w ten sposób, że my się z ZOMO będziemy bili, jeżeli nas, a wszystkie oddziały ZOMO dookoła stały od strony Brzeźna i od strony Letniewa. Oni czekali, kiedy robotnicy zaczną opuszczać port, żeby aresztować ludzi i pobić. A z wojskiem nie będziecie się bić? Tak, i dlatego myśmy powiedzieli. Ja powiedziałem, panie komandorze, przecież wiadomo, że my się z żołnierzami nie będziemy bili. Macie młodych ludzi, mają ostrą amunicję, ktoś nerwowy pociągnie, a my jako przywódcy tego strajku, na nas spoczywała odpowiedzialność za zdrowie i życie tych ludzi, żeby sieroty nie pozostały w domu. I dlatego to nie ZOMO weszło?
do portu, tak? Oni nie weszli nie dlatego, że obawiali się jakichś tam bitew czy coś. Oni byli nafaszerowani, dostaliby rozkaz, to by szli. Tylko się ta władza bała, że tam się przeleje więcej krwi, jak oni sobie wyobrażają. Bo przez tą kopalnię, ten czołg, który rozwalił to wszystko, to ten oddział szturmowy wszedł, poszczelał ludzi i sprawa się załatwiła. A tutaj to jest olbrzymi teren. Pani sobie wyobraża, na rogach różnych magazynów ludzi z butelkami, z benzyną, zdeterminowanych, że się będą bili na śmierć i życie. No, dobrze, tak dokonajmy takiego skoku. Dostał pan wyrok. Za co pan dostał wyrok i ile? Dostałem wyrok. Prokurator Ring chciał dla mnie 11 lat więzienia. Za co? Za to, że... To mi już powiedzieli nieoficjalnie. Za to, że nie pozwoliłem wyprowadzić statku Kruszwica, który miał armaty, takie działa 200 mm haubice razem z amunicją dla Kaddafiego. Myśmy powiedzieli, dzwonił do mnie w nocy wywiad GPK, i oficer ze mną rozmawiał, żeby ten statek, żebyśmy go wyprowadzili na redę. Powiedziałem, panie, przedstawił się pułkownik Dziuba, chyba się nazywał, to był szef GPK. Mówił, ja mówię, panie pułkowniku, spokojnie. Mówi, wiemy, że w listach przewozowych figuruje ten statek jako maszyny rolnicze, a my wiemy, że to są no dobrze, armaty. A oficjalnie to jaki, się, za co użyjemy. Miał pan zarzut? Oficjalnie zarzut za co? Oficjalnie dostałem taki zarzut, że zniszczyłem listę deklaracyjną ludzi, którzy przyjęli stan wojenny jako prawo. Mhm. I oni nie będą protestowali i wrócą z powrotem do pracy. Ile pan przesiedział w Potulicach? A w Potulicach? Nie, to tam w Potulicach to chyba z półtora miesiąca. Mhm. Natomiast 7 miesięcy przesiedziałem na Kurkowej. W tych wszystkich przesłuchaniach. Ale... Bili? Nie, tak, pobili. To był 22 lipca. To wtedy... 82. 82. Myśmy założyli protest głodowy, że 23 w poniedziałek ma być odwołany ten stan wojenny. No oczywiście... Ja w swojej książce opisuję to, jak otworzyli moją celę, wylał mi taką chochlą na twarz tą zupę i powiedział, ten kurwa jest załatwiony, idziemy dalej. Niestety nie udało się tak załatwić ani Grabarczyka, ani Krzyśka Kapicy, ani wielu, wielu moich kolegów, których bito w tak zwanych głuchych celach. Grabarczyk, odbito mu obydwa płuca mu odbili. On był cały czarny, dwa tygodnie leżał siny w celi. I no niestety to płuco jedno już zaczęło siąpić i tam się wdała w gruźlicę i niestety Antoni odszedł od nas. Ale jeszcze został odznaczony przez prezydenta Kaczyńskiego krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Panie Andrzeju, jak pan myśli dzisiaj o stanie wojennym, o sobie w tym stanie wojennym? Dla pana się stan wojenny kiedy skończył? Dla mnie stan wojenny, no w momencie powiedzmy... No w zasadzie to się do mojego wyjazdu do Norwegii się nie skończył, bo to nie był, to było jakby przedłużenie stanu wojennego w ustawach, które wtedy Jaruzelski i Sejm wyprodukował. Czyli to były te przepadek mienia, przepadek samochodów, przepadek wyrzucania z pracy, artykuł 52, czyli oni już nie aresztowywali w ciężkich wyrokach, tylko zaczęli nękać ludzi ekonomicznie, chociaż to niewiele pomagało. Pamiętam te procesy, pamiętam w kościele Dominikanów, taką wystawę, prawda, czyli nawet za obrazki, za rysunki satyryczne tworzono represje, robili z tego kolegia. To były takie bardzo nękające. Pan wyjechał do Norwegii i to był rejs w jedną stronę? Tak. Ja dostałem... Moja żona wcześniej wyjechała. Oni dali mojej żonie prawo wyjazdu, ale to była chytra sztuczka ze strony SBC, że ja przed jej wyjazdem gdzieś się z nią spotkam i oni mnie po prostu aresztują. No ale musiałem tak, nie udało się tego zrobić, aresztowali mi szwagra, który ciężko to przeżył, jakąś chorobą psychiczną, bo on nie był człowiekiem takim bardzo odważnym. Żonie porozwalali wszystkie walizki na Okęciu, oczywiście mnie nie aresztowali, odgrażali się. Później odgrażali się przez Grabarczyka, że jeżeli ja się nie ujawnię i nie wyjadę, to mnie zabiją.
To w mojej książce ja to opisuję, kto był autorem tych wszystkich pogróżek, jak Grabarczykowi za to, żeby mnie namówił do współpracy z SB, obiecywali mieszkanie, samochód i koncesję na taksówkę, co Grabarczyk się z nich obśmiał. Ale powiedział Andrzej, oni powiedzieli, że już ciebie mają, że na pewno zostaniesz aresztowany. No i natomiast jeśli chodzi o ten wyjazd do Norwegii, no to zabrali mi mieszkanie moje. Mieszkałem we Wrzeszczu na Ostroga, musiałem klucze oddać zarządowi portu. Żonę później oskarżyli, że wywiozła niezadeklarowaną jakieś futerko lisie i to miało kosztować 650 tysięcy kary, z którą na mnie spoczywała. No w każdym razie dali mi w końcu po roku. Żona już pisała, że ja po prostu nie chcę do nich dojechać, a ja chciałem do Norwegii pojechać po żonę, bo taka była między nami umowa. Pojedziesz do Norwegii na ten, z synem na to przechowanie, ja później miałem taki plan dojechać i wrócić z powrotem. No niestety tak się stało, że żona tam została, syn nie żyje, już leży tam na cmentarzu Hojbroten w Oslo, a ja wróciłem tutaj i kontynuowałem dalej w Stowarzyszeniu Godność tą moją działalność polityczną. Faktycznie w tej książce pisze pan o bardzo wielu nazwiskach. Jednych pan tam jakby wspomina z godnością, innych pan tam krytykuje. Mało jest tam w tej książce pańskiej, mało emocji. A ja bym chciała zapytać o uczucia. To z dzisiejszej perspektywy to jest jakiś żal, to jest jakaś nienawiść, to jest kwestia już, nie wiem, pogodzenia. Jakie uczucia panu towarzyszą, kiedy pan po pierwsze myśli o stanie wojennym, o ludziach, którzy byli z nimi związani. Niektórzy z tych ludzi wciąż jednak jeszcze żyją, tak? I są, byli po różnych stronach barykady. Co pan czuje? Nie, jeśli chodzi o władzę tą komunistyczną, o SB-ków, o tych prokuratorów, o tych sędziów, którzy są do dzisiaj nieukarani, nikt nie ma na to, no to ci to z tego nierozliczonego stanu wojennego, to co ja czuję, taki żal, że dzięki temu i Ambelgold mamy dzisiaj, i tych prokuratorów, i tych sędziów, którzy nie są w stanie dostrzec tych wszystkich przekrętów pod hasłami liberalnej demokracji, gdzie człowiek człowieka może oskubać, jak to się mówi, wal bliźniego, aż koszula spadnie z niego. Mhm. To są te moje żale dzisiejsze. Natomiast ja uważam, że ten czysty żal, taki nienawiść do nas, do tak zwanych solidaruchów, to mają prawo mieć SB-cy, ci prokuratorzy, sędziowie, ci komuniści, którzy się uwłaszczyli później na tym majątku narodowym. Oni mogą nas nienawidzieć. Ale ja nie rozumiem takiej nienawiści, takiej cynicznej, takiej, jak to powiedział, brzydkiej nienawiści własnych kolegów do własnych kolegów dzisiaj. Mówi pan o... Mówię o Frasyniuku, o Borusewiczu, którzy z czystej takiej po prostu nienawiści do Kaczyńskiego są w stanie popierać takich ludzi jak Mazgała, jak brać udział w demonstracjach, gdzie ubecy przychodzą. Przecież oni doskonale wiedzą o tym, kogo oni popierają. I tu jest mi żal. Tutaj mam do nich taki głęboki żal w sercu. Ale nie nienawiść, absolutnie. Ja, Borusewicz był i zawsze będzie moim przyjacielem, moim. Może on inaczej mnie sobie... A ja go zawsze uważam jako swojego nauczyciela, bohatera podziemia i człowieka, który ukształtował moją, bo ja nie byłem tak aż bardzo politycznie zaangażowany. Jemu zawdzięczam dużo i dzisiaj mam taki żal w sercu, Bogdan, człowieku, dlatego, że ktoś nie lubi Kaczyńskiego, to trzeba stawać w jednym szeregu z tymi ludźmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.